sakiet. I mamy tutaj taniego Chińczyka. Dawaj, Mario. Pamiętajcie, że każdą broń należy rozkonserwować przed pierwszym strzelaniem. To jest broń prosto z pudełka. Możesz jeszcze zacząć tego drona. Nie da się tego chwycić. Młotek, Mario, młotek. Zaoliwiona. Tak, cała w oliwie, widzicie? Okej. Zobacz, czy zdejmie się kompensator z niego kluczem. Zdejmujemy tłumik płomienia. Ja też. Też oleju pełno. Chcecie jeszcze liście na sztok? Nie mamy magazynków, to nawet nie potrzebujemy. Nie wzięliśmy więcej. Jest jednym magazynkiem, to nie za bardzo. Cały olej. Widzicie, ile tego schodzi? W oleju? A to nie jest w oleju. Nasmarowany jest dobrze. Nie trzeba by to rozkonserwować. Ten model. Widzicie, ile smaru schodzi? Thank you.
No i teraz można ją wytrzeć do sucha. Broń nie jest brudna, tylko była zaoliwiona, więc zmywacz ładnie usunął całą powłokę konserwującą. Można by od razu konserwować bez wycierania. Teraz broń mamy czystą, przystępujemy do konserwacji. Kel sprayem. Na pewno ci na kadarach to wypłacą i mądrość. To nie ma to powiedzieć, że to nie jest po tak, albo muszę zobaczyć. Tak, dobra. Lufa w środku. I buffer. Wycieramy. Środek lufy jeszcze. Ale zaraz przetrzemy środek lufy, tylko przetrę wszystko na sucho, żeby już dwa razy nie robić tego. Sprężyny trzeba wycierać do sucha. Będzie mokre, nic się nie stanie. Teraz czyścimy lufa do czysta. Zawsze od komory nabojowej do wylotu lufy. I zobaczcie, niby nowa broń, czysta lufa, a jednak. Dlatego zawsze warto przyczyścić to pianką. Droga. Jeszcze trzecią. Czyste. Teraz jeszcze trzeba iglica. Powietrzem. Te elementy, które muszą być szczególnie suche. Możemy przystąpić do składania, smarowania i składania.
smarz z teflonem stały. Nie, przepraszam, to jest ceramiczne. No i ząbka. Szukamy ceramiczne. Przepraszam. Ceramiczne też. Ktoś pomylił z nakrętki. Tak, nie mylcie nakrętek. Przepraszam, muszę rękawiczki zmienić. Mario walczy z rękawiczkami. Proszę bardzo. Daje radę. Nie, dobra. Nie daje rady. Nie daje rady, spocone ręce ciężko. Wycieramy, żeby smaru ceramicznego nie było. I jedziemy smar trochę. Teflonowy z zewnątrz. Zamek. Tam, gdzie jest narażony na otarcie, gdzie pracuje. Przepraszam, żebyś przodzie. Ok, teraz baferek, włóż sprężynkę. Przepraszam. Smarujesz czy nie? Możemy dać trochę smaru teflonowego, żeby to chodziło gładko, bo broń jest nowa. Chińska produkcja bez młota nie robota. Przeładuj parę razy, tak, żeby się ten olej nam dobrze doszedł. Bardzo ciężko chodzi, bo to nowa broń. Ok, teraz jeszcze zabezpieczamy przed spieczeniem. Tutaj używamy smaru ceramicznego. Najlepiej sobie na coś wziąć, żeby nie pobrudzić. I przekręcić dwa razy, żeby się ładnie rozszedł. Wtedy pokrył ładnie gwint z każdej strony, można zakręcić. Ok, zewnętrzne polerowanko. A jeszcze trzeba dokręcić. Dokręcić, ok. Wycieramy do kruka. Oczywiście rekomendujemy używanie rękawiczek i okularów. Pokaż, chodź do słońca, zobaczymy jak to ładnie wygląda.
Zobaczcie. Broń jest teraz zakonserwowana. I gotowa do strzelania. Dzięki.